witam na krótkim wstępie filmu lub zakończeniu. Przyszła do mnie paczka. Pozwoliłem sobie tylko rozciąć folię od naszego kolegi po łopacie Radek Z. Więc tak rozpakowujemy. Tu jeszcze widzę zapakowana. Rozetniemy. Jedną ręką, tu wiecie jak to. A może uda się nam. A więc roztwieramy. Mamy. Coś tu pisze. Zielona strzykawka, jeden. Ropla 3. Dobra, jakieś napisy są. Nie są o to. Chodzi o zawartość tego pakieciku. Aj, jedną ręką. Pozwolę sobie otworzyć. Dobra, mamy to. Mamy maniaczki. Co tu mamy? Setę na mrozie. Marki zastępcze. Kolejna. Dwudziestka. Dwudziestka. Jeśli ktoś z moich widzów śledzi poczynania Radka, to będzie wiedział, że to chyba z ostatniego wypadu. Pięćdziesiątka. I dwudziestka. Są i sreberka, widzę. Jeden silber groszem. 1833. Mennica A. Jest i drugi silberek. 1820, Mennica też A. I tu mamy jeszcze jakieś maniaczka. Jedna mareczka. 1898. Bardzo zacny prezent. Dzięki Radziu. Pełen szacun. Pozdrawiam serdecznie. Mówi do was Bartek. Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Bartek. Dziś się znajdujemy na szwagrowych szlakach. Wypad samotny, godzina wieczorna. Pochodzimy ile nam pozwoli światło. Kataka. Tutaj wychodziły monetki, kuleczki. Ostatnio tu byłem srebrny pierścionek, ten był. Parę maniaków. Potuptamy z 2 godzinki do 19. Może jak pozwoli dłużej. No a później może na nocne wyjdziemy pole. Dobra, do pierwszego. Pierwszy sygnał, coś takiego, jakiś kawałek blaszku, trzeba jeszcze zacząć. W ogóle dzisiaj telefonem nagrywam nowym, zobaczymy jaka jakość będzie. Kolejny sygnał. Ich tu było zawsze dużo. No i jest pierwsza kuleczka, wiadomo, z tych większych. I tak jak mówiłem, kuleczkowe pole.
Była pierwsza, to jest i druga. Nagram parę sztuk i nie będę tym was męczył, bo to nie ma czym. Mam kolejną, ale to już ostatnia, więcej wam nie pokażę. Najwyżej na podsumowanie, jeśli będzie z czego podsumowywać. Mam coś kontrolowego tutaj. Guzik czy monetka. Guzik. Czyściuch. Suszeko jest. Ale na nim niestety no name. A tym razem łuska od pepeszki, łąka zbito, ale i tak tego nie zbieram. Łąka, mówiłem wam, trochę już przez nas przeszukana, ale jeszcze jakieś sygnałki dłubię, podłubię i pójdę, zmienię pole, na nocne pójdę. Tym razem plomba jakaś. Jeszcze chwilę pochodzę i zawijam. Nie będę łaził ponownie, nie chcę ci jakoś. Czołówki nawet nie mam. Siemaneczko w drugiej części. Wczoraj już sobie dałem spokój z nocnymi, ale wstałem rano, 7 godzina. Kontynuacja będzie tego pola, co ostatnio wyszło mi sreberko. No i do pierwszego, drugiej części. Pierwszy sygnał na drugiego dnia, mikroplombunia. Tym razem czegoś takiego, nie wiem. Ładnie się wzorki ma. Z drugiej strony wrócimy. Ciężko takiego. To się od czegoś odłamane chyba. Mam jakieś kółeczko chyba tutaj. Ciekawe czy to monetka, czy guzio. Chyba guzik. Tak. Przeczyszczę go i dogram. I oto tak się prezentuje ten guzik po wyczyszczeniu, delikatnym, wstępnym, ale tam nic specjalnego. Razem kawałek klucza, wychodzę jakiś dziwolony, a monetki jak nie było, tak nie ma. Trzeba pomóc trafić, może chociaż jedna dzisiaj wyjdzie. Żebym w końcu trafił to, co chciał. Zaraz się okaże, moniaczek. Elegancka jedna kopiejeczka. No i co? Pierwszy moment kopiejka, mogę wracać do domu. Kurde. Co z nią? O. 1903, jedna kopiejka. Zaraz zobaczymy drugą stronę. No i kit, chociaż jedną monetę wydusiłem z ogromnie przechodzonych terenów przeze mnie i szwagrów. Pozdrawiam.